dobry, szanowni państwo. Witam na dzisiejszej debacie oksfordzkiej pod tytułem Człowiek wobec zmian klimatycznych i ekologicznych. Jest to niezwykle istotny temat, który dotyczy nas wszystkich i wymaga pilnej uwagi oraz refleksji. Dziś będziemy mieli okazję usłyszeć argumenty z dwóch różnych perspektyw. Po stronie propozycji, która odpowiada się za technologicznym podejściem do problemu zmian klimatycznych, wystąpią nasi szkolni eksperci, którzy przedstawią, jak innowacje i nowe technologie mogą przyczynić się do ochrony naszej planety. Pozwólcie, że teraz przedstawię członków propozycji. Dawid Chojnowski, klasa 3 DP, Kacper Jagłowski, klasa 2 W, Rafał Szmigiel, klasa 3 DP, Kacper Mudrak, klasa 3 DP. Z drugiej strony mamy opozycję, która będzie argumentować przeciwko poleganiu na technologiach rozwiązania kryzysu klimatycznego. Opozycja zwróci uwagę na potencjalne pułapki i ograniczenia związane z technologicznymi rozwiązaniami. Pozwólcie, że teraz przedstawię członków opozycji. Izabela Łajewska, klasa 2 AE, Łukasz Fidura, klasa 3 W, Alan Truchel, klasa 3 W, Mateusz Turowski, klasa 3 W. Każdy mówca będzie miał 2 minuty na przedstawienie swoich argumentów. Na 20 sekund przed zakończeniem czasu zostanie odtworzony następujący dżingiel. Zachęcam wszystkich do uważnego słuchania oraz aktywnego udziału w dyskusji po zakończeniu wystąpień. To ważny temat, który dotyczy przyszłości naszej planety i naszego życia. Zaczynamy naszą debatę. Oddaję głos pierwszemu mówcy z propozycji, Dawid Chojnowski, klasa 3 DP. Szanowny Panie Marszałku, droga opozycjo, szanowna widownia. Rozwój technologiczny jest czymś, co towarzyszy nam już od wielu dziesięcioleci. Jest czymś, co znacząco może poprawić jakość naszego życia. Najnowsza technologia pozwala nam produkować nie tylko czystszą energię, ale także ograniczyć wykorzystanie zasobów naturalnych ziemi, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. To wszystko jest osiągalne m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, słońce czy wiatr. Oddychamy dzięki temu powietrzem dużo czystszym i zmniejszamy ryzyko występowania smogu czy kwaśnych deszczy. Znaczącą poprawę związaną z rozwojem technologii możemy zauważyć również w rozwoju motoryzacji. Nie bez powodu w miastach tworzone są zielone strefy, ponieważ wszyscy chcemy oddychać lepiej i chcemy wszyscy ulżyć naszej planecie. A samochody elektryczne czy hybrydowe, które są wprowadzane na rynek, są tego najlepszym przykładem. Technologia jest zdecydowanie drogą do poprawienia stanu naszego życia oraz zmniejszenia prędkości zmian klimatycznych. Oddaję głos opozycji. Droga drużyno, marszałku. Dzięki nowoczesnej technologii, która otacza nasz świat, już dzisiaj możemy nabyć Toyota Miry, która jest samochodem na wodór, czyli jedną z najpowszechniejszych substancji na świecie. Pojazd nie wydaje żadnych szkodliwych substancji, a jego ładowanie trwa tylko 3 minuty. W dodatku w Japonii, w Tokio, najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu zamontowano panele w chodniku, które po stanięciu na nich wytwarzają energię. Szanowny Panie Marszałku, droga drużyno przeciwna, droga publiczności. Zebraliśmy się tutaj, aby rozważyć tezę, czy to postęp technologiczny pozwoli dla człowieka pokonać kryzys klimatyczny i zadbać o naszą planetę. Jak kusząco by to nie brzmiało, jestem przekonana, że ta teza nie ma sensu i nie jest prawdziwa. Technologia, jak chociaż ma swoje zalety, nie jest uniwersalnym rozwiązaniem, a często nawet pogłębia problemy ekologiczne. Pozwólcie, że przytoczę parę argumentów, które potwierdzą moją tezę. Po pierwsze, technologia nie jest neutralna wobec środowiska. Jej rozwój wiąże się z ogromnym zużyciem surowców materialnych. Produkty zaawansowanych technologii, takich jak telefony czy samochody elektryczne, wymaga rzadkich metali jak lit czy kobalt, których wydobycie zagraża naszemu środowisku, prowadzi do eksploatacji tych zasobów i niszczy ekosystemy. Weźmy na przykład wydobycie litu w Ameryce Południowej, przez które lokalna społeczność ma brak dostępu do wody pitnej. Tylko przez to, żeby można było wydobyć ten lit. I to nie jest jedna mała wioseczka, ale społeczności liczące parę tysięcy osób. Więc technologia, która miała nam pomóc, tylko bardziej degraduje nasze środowisko. Po drugie, poleganie na technologii odwraca uwagę od kluczowych rozwiązań systemowych. Kryzys klimatyczny jest wynikiem naszego lenistwa, naszego stylu życia, czy nadmiaru konsumpcji,
czy eksploatacji zasobów. Jeśli nie zmienimy funkcjonowania naszej gospodarki, żadne nowoczesne technologie, jak samochody elektryczne czy odnawialne źródła energii, nie będą w stanie pokryć wszystkich szkód wykonanych przez kryzys klimatyczny. I po trzecie, żadne postępy technologiczne nie wystarczą, aby pokryć tego kryzysu klimatycznego. Żadne technologie, takie jak samochody elektryczne czy odnawialne źródła energii, technologia nie rozwiązuje problemów nierówności społecznych i ekologicznych, a często je pogłębia. Największe korzyści z innowacji technologicznych czerpią kraje bogate, które mogą sobie pozwolić na wdrożenie owych technologii. Tymczasem kraje globalnego południa, które ponoszą największe skutki kryzysu klimatycznego, nie mają dostępu do zaawansowanych technologii. Rozwój technologiczny w rękach korporacji służy tylko zyskom, a nie ochronie środowiska. Weźmy na przykład zielony marketing czy greenwashing. Jak przygotujemy stację BP, która w 2000 roku dała slogan Beyond Petroleum poza ropą, a za plecami tylko kupowała coraz więcej ropy i gazów ziemnych, przyczyniając się do eksploatacji tych zasobów i zanieczyszczeń środowiska. Więc te wszystkie technologie są tylko plasterkiem na ranę. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, drodzy przeciwnicy, szanowna publiczności, chciałbym rozwinąć argumenty przedstawione przez moją przedmówczynię i jeszcze mocniej podkreślić, dlaczego technologia nie jest drogą, która pozwoli nam pokonać kryzys klimatyczny. Przyjrzyjmy się faktom. Postęp technologiczny, który często przedstawiamy jako wybawienie, w rzeczywistości tworzy coraz nowsze problemy. Moim pierwszym argumentem jest degradacja środowiska przez technologię. Za każdą innowacją kryje się ogromna cena ekologiczna, którą płacimy już teraz. Produkcja nowoczesnych technologii, takich jak samochody elektryczne czy turbiny wiatrowe, powoduje degradację ziemi na niebotyczną skalę. Weźmy przykład. Budowa paneli fotowoltaicznych wymaga dużych ilości krzemu, którego wydobycie i przeróbka produkuje toksyczne odpady. W Chinach, które dominują w tej branży, toksyczne substancje generowane przez krzem, takie jak fluor krzemiany, trafiają do wód gruntowych, zagrażając zdrowiu mieszkańców i niszcząc lokalne ekosystemy. Jak możemy mówić o czystej energii, skoro proces jej tworzenia prowadzi do skażenia środowiska i pogorszenia jakości życia ludzi? Moim następnym argumentem jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Zamiast zmierzyć się z prawdziwą przyczyną kryzysu, a tudzież naszym stylem życia, postęp technologiczny daje nam złudne poczucie, że możemy kontynuować dotychczasowe praktyki. Ludzie myślą, że wystarczy wymienić silnik spalinowy na elektryczny, aby rozwiązać problem. Ale to nieprawda. Są tylko półśrodki. Kryzys klimatyczny wymaga głębokich systemowych zmian, a głównie zmiany modeli gospodarczych, a przede wszystkim zmniejszenia naszej presji na planetę. Technologia nie zmienia naszych podstawowych nawyków, zamiast tego prowadzi nas do paradoksu. Im bardziej efektywne stają się technologie, tym więcej energii zużywamy. Moim ostatnim argumentem jest nierówność postępu dla każdego. Bogate kraje globalnej północy mają środki na innowacje, podczas gdy kraje globalnego południa, najbardziej dotknięte skutkami zmian klimatu, zostają w tyle. Pamiętajmy, że najbiedniejsi ponoszą największy koszt zmian klimatycznych, od susz przez powodzie, aż po przymusowe imigracje. Czy to naprawdę sprawiedliwe rozwiązanie? Dziękuję. Szanowny panie marszałku, drużyna przeciwna, widownia. Przedstawione argumenty przez mojego przedmówcę były dobre, ale widziałem w nich parę luk. Pierwszym przykładem jest, zgodzę się, energia jest wytwarzana, jest coraz więcej, ale jak już się wytworzy raz właśnie ten panel, to on właśnie najmniej 20 lat wytrzyma, tak? No tak. Czyli wytwarzy więcej energii niż jakby to zużył. Degradacja nie jest problemem, ponieważ najnowsza technologia może zastosować ją, żeby po prostu ją jak najmniej ograniczyć. A propos tego rozwoju, dokładnie przez nowe, bo wyszeczne kraje. Im będzie więcej tego, tym coraz będzie to tańsze. Na logikę po prostu, tak? Nie wiem. Szkodowe ze stołami. Następnie, myślę, że jak już się będzie miało coraz więcej, to można po prostu organizować na przykład unie, które po prostu będą pomagać sobie nawzajem. Kolejnym argumentem, turbiny wiatrowe, przykładowo, wystawione są raz, tak? Tak. Czyli po prostu się zużywa raz, ale produkują energię na co najmniej 30 lat. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, szanowna drużyna przeciwna, szanowna publiczności. Muszę się nie zgodzić z tymi argumentami odnośnie paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, gdyż po tych 20 bądź 30 latach użytkowania nie nadają się do niczego, nawet do recyklingu. Dalej pozostają w ziemi i niszczą naszą gospodarkę ziemną i wodną przez niszczenie wód gruntowych. Do tego produkują niesamowite ilości toksycznych gazów,
tak jak powiedział to mój przedmówca, i są rozwiązaniem krótkoterminowym, które ma zadowolić tylko nasze pokolenia i nie zważając na przyszłość naszych dzieci bądź wnuków. Do tego wspomnę jeszcze o tej słynnej Toyocie Mirai napędzanej na wodór, która jest napędzana wodorem, który jest niesamowicie wybuchowy, jest jeszcze nieokiełznany. Samochód dalej jest w prototypie, mimo że jest produkowany od 1992 roku, co oznacza, że postęp jest powolny w tej technologii i jest nieadekwatny do ilości włożonej w nią pracy, funduszów i energii do tworzenia kolejnych i kolejnych prototypów. Dziękuję. Obiekcja. Wytrzymałość paneli fotowoltaicznych jest prognozowana nawet na 40-50 lat. To jest pierwsza obiekcja. Druga obiekcja. Standardowy okres eksploatacji turbin wiatrowych wynosi 20-25 lat, gdzie to są najstarsze modele. Już nie mówiąc o tych nowszych modelach, w których czas eksploatacji trwa nawet do 50 lat. I czysty wodór nie jest w stanie eksplodować, w sensie w przeciwieństwie do materiałów wybuchowych, które są stworzone z udziałem wodoru. Czysty wodór nie ma szans eksplodować. Szanowny panie marszałku, droga publiczności, droga propozycjo, nie zgadzam się z waszymi argumentami, tak jak w przypadku żywotności, której jeszcze do końca nie znam, ale szacowanej żywotności paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, które są szacowane na dwukrotnie większe niż podane przez was. Także samochody elektryczne są bardziej szkodliwe dla środowiska niż to się zdaje, gdyż przejechanie 100 km samochodem elektrycznym produkuje średnio 20 kg CO2. Jest to stosunkowo więcej niż przejechanie zwykłym samochodem spalinowym i do tego samochody elektryczne w procesie produkcji zanieczyszczają gleby i wody gruntowe w miejscach wydobycia niezbędnych minerałów do baterii. Samochody wodorowe są nieopłacalne, gdyż wodór z baków w tych samochodach ulatnia się w trakcie jazdy. Mimo że nie jest to szkodliwe, jest to nieekonomiczne, bo trzeba go cały czas uzupełniać, a wydobycie wodoru i syntezowanie cały czas pochłania energię, która jest nam niezbędna. Drogi marszałku, droga widownia, droga drużyna i drużyna przeciwna. Dzisiejsza debata pokazała, że postęp technologiczny to klucz do walki z kryzysem klimatycznym. Nasza drużyna przedstawiła, jak innowacje, takie jak samochody wodorowe, panele słoneczne i turbiny wiatrowe przyczyniają się do ochrony planety. Opozycja nie zdołała podważyć naszej tezy. Udowodniliśmy też, że technologia oferuje konkretne i praktyczne rozwiązania dla lepszej przyszłości. Dlatego apeluję o przyznanie zwycięstwa naszej drużyny. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, szanowni przeciwnicy, szanowna publiczności. Nasza dzisiejsza debata dotyczyła tezy. Tezy, na którą prosiłbym, żeby każdy się w tym momencie w swoim własnym sumieniu, w obliczu wszystkich argumentów zastanowił. A ona brzmi: postęp technologiczny to właściwa droga dla człowieka, która pozwoli mu pokonać kryzys klimatyczny i zadbać o naszą planetę Ziemię. Proszę was wszystkich, nie łudźmy się, że tak jest. Jak wspomnieli moi przedmówcy, coraz to nowsze rozwiązania technologiczne nie rozwiązują problemów, wręcz je pogłębiają lub zaledwie maskują. Eksploatacja zasobów naturalnych, produkcja nowych technologii i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych wiąże się z wyczerpaniem ziemskich zasobów naturalnych oraz zanieczyszczeniami. Jak słusznie zauważył mój przedmówca, mówiąc o zanieczyszczeniu fluorokrzemianami wód gruntowych, co realnie zagraża zdrowiu i życiu lokalnej społeczności oraz realnie zanieczyszcza lokalne środowisko naturalne. Szanowni Państwo, także spójrzmy na marketing ekologiczny. Wymiana i negowanie starych, nieekologicznych, w cudzysłowie oczywiście, technologii takich jak samochody na benzynę czy diesla nie spowoduje magicznie, że świat będzie mniej zanieczyszczony. Jeżeli produkcja samochodu elektrycznego ma zużywać rzadkie metale, takie jak już wspomniane litium czy kobalt, doprowadzać w ten sposób do degradacji ekosystemów, to ja nie jestem w stanie zauważyć tutaj zmiany na lepsze. Dodatkowo w związku ze stworzeniem fałszywego bezpieczeństwa dla społeczeństwa i dalszą produkcją eko rozwiązań
Obecne problemy systemowe, szeroka konsumpcja, model gospodarczy i zwykła ludzka natura doprowadza do większego wyniszczenia. Proszę zauważyć, że tutaj rozwój technologii działa niczym klapki na oczy. Zwiększenie taniej energii spowoduje wzrost konsumpcji. Co za tym idzie? Spotęgowanie zanieczyszczenia. Zauważmy również, że szybki rozwój technologiczny jeszcze bardziej pogłębia istniejące już nierówności. Dodatkowe wykorzystanie uboższych fragmentów globu przez wielkie korporacje w imię pozyskania surowców do innowacyjnych technologii, które mają zażegnać rzekomo kryzys klimatyczny oraz zadbać o naszą planetę Ziemię, powoduje pogłębienie przepaści klimatycznej pomiędzy ów fragmentami globu, jak i przepaści społecznej. Kończąc już moją wypowiedź, proszę szanownych Państwa o krótką refleksję. Czy za pomocą postępu technologicznego nie próbujemy bohatersko rozwiązać problemów, które sami sobie stworzyliśmy? Ja z tego miejsca, na pewno również moja drużyna, na to pytanie może jednoznacznie odpowiedzieć tak. Próbujemy bohatersko rozwiązać problem, który sami sobie z każdym rokiem, z każdą dekadą powiększamy. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim uczestnikom i widzom za udział w debacie pod tytułem Człowiek wobec zmian klimatycznych i ekologicznych. Wasz głos jest ważny. Zachęcam do oddania głosu na jedną ze stron, która według Was najlepiej odzwierciedla Wasze przekonania. Dziękuję i życzę miłego dnia.